Dzięki temu nie poczujesz już żadnych bólów ciała, zwłaszcza kolan i chrząstek. Kolana są jednym z najbardziej złożonych obszarów stawów. Odgrywają bardzo ważną rolę i chociaż nikt nie jest odporny na wypadek, pogorszenie czy chorobę, przy zdrowej diecie i ćwiczenia są w stanie zapewnić im zdrowie. Dlatego dzisiaj chcę nauczyć się mocnego, bardzo dobrego sposobu, aby pozbyć się bólu ciała, zwłaszcza bólu kolan. Ale to nie koniec. Na koniec filmu opowiem o innym przepisie na regenerację chrząstki. Dowiedzmy się, a więc poniżej. Wiele osób nie może przestać się zastanawiać, czy leczenie zapalenia stawów ananasem jest skuteczne. Według badań naukowych ananas zawiera enzym zwany bromelainą, która ma właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe i wspomagające, podobne do właściwości osteoartrozy. Mechanizm działania bromeliny polega na promowaniu fibronolizy i zmniejszenia zawartości fibronogenu, bradykaniny w osoczu, pomagając w ten sposób regulować przepuszczalność naczyń krwionośnych, prowadząc do mniejszego bólu i obrzęku stawów. Bromelaina z ananasa uznawana jest za bezpieczną, naturalną i wysoce skuteczną kurację dla osób cierpiących na bóle kości i stawów. Ananas tutaj przede wszystkim, co trzeba zrobić, trzeba zdjąć, obrać ananasa ze skórki, a następnie pokroić na małe kawałki. Po wstępnej obróbce wkładasz ananasa do maszyny, dodajesz jedną łyżeczkę proszku z nasion z goździka, dwie łyżeczki płatków owsianych i wszystko blendujemy, miksujemy. Pąki goździków mają pachnący aromat, lekko ostry smak, a ich temperament może pomóc w leczeniu przeziębień, rozgrzania nerek, wspomaganiu trawienia, krążenia krwi, działa antyseptycznie, łagodzi bóle zębów, owrzodzenia, zwłaszcza bardzo skuteczne leczenie bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawów. Po oczyszczeniu, przelaniu, przefiltrowaniu mikstury przelej ją do szklanki, dodaj na powierzchnię, możesz dodać oczywiście inne składniki, takie na przykład jak jogurt, bita śmietana, pokruszone orzechy włoskie. Jeśli chcesz, żeby było smoothie, nie dodawaj mleka. Można to zrobić na wiele sposobów, tak aby Wam to też również smakowało. Mam nadzieję, że ten film przyniesie Ci więcej nowej wiedzy związanej z problemem leczenia zapalenia stawów ananasem. Oprócz przyjmowania leków lub preparatów ziołowych, musisz także zwiększyć aktywność fizyczną i opracować dla siebie naukową dietę. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i do usłyszenia.